czwartek do Legionowa zawitał Andrzej Halicki. Robocza wizyta ministra administracji i cyfryzacji miała związek z otwarciem w zespole szkół na Piaskach nowoczesnej pracowni komputerowej. Tyle, że akurat do niej gość nie dotarł. Zbyt długo realizował inny punkt ze swego napiętego kalendarza. Stracił więc szansę obejrzenia technologicznej perełki, która uczniom z Zegrzyńskiej umożliwi wejście na wyższy poziom edukacji informatycznej. Te pracownie i możliwości pozwolą uczniom, bo jesteśmy w trakcie jakby testowania, sprawdzenia tego, jednak rozwijać się wszechstronnie, bo możemy tam prowadzić zajęcia zarówno matematyki, fizyki, biologii, chemii, przyrody, czyli w zasadzie ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Przez 2 tygodnie testów uczniowie nie znaleźli w nowym sprzęcie słabych punktów. Bardzo się ucieszyli, bo wreszcie jest to coś nowego, coś takiego prostego, coś, co nie załącza się bardzo długo, coś, co daje im możliwości też sięgania po inne narzędzie niż mysz, prawda, podstawowe, standardowe, powiedzmy sobie, programy. Nowe pracownie na Piaskach i w zespole szkół numer 1 to efekt przejęcia przez ratusz obsługi informatycznej szkół i przedszkoli, a właściwie związanych z tym posunięciem oszczędności. Wystarczyło kilka miesięcy, aby wyłożyć ponad 120 tysięcy złotych na komputerową modernizację 2 placówek oświatowych. My oczywiście patrzymy na to przez cyferki, tak jak to robią urzędnicy. I tutaj mamy chociażby zysk w postaci 2 pracowni informatycznych, które nie były pierwotnie planowane do realizacji w tym roku szkolnym, a udało się. I widzimy potencjał jeszcze na kolejne pracownie. Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ma się ona pojawić w zespole szkół numer 3. Chcielibyśmy, żeby w przeciągu 2 lat takie pracownie stały się standardem w legionowskich szkołach. Ona jest ekologiczna przede wszystkim, oprócz tego, że nowoczesna i dostosowana do potrzeb uczniów, to również jest ekologiczna, bowiem jest dużo mniejsze zużycie prądu. Jest też tańsza, bo jest tylko tak naprawdę jeden komputer, jest jedno oprogramowanie, jedna licencja. W związku z tym tutaj mamy ewidentne oszczędności na etapie późniejszego użytkowania tej pracowni. Pora wrócić do zaginionego ministra od informatyzacji. Andrzej Halicki odnalazł się w sali konferencyjnej ratusza. Czekali tam na niego miejscy urzędnicy, seniorzy i przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Ci pierwsi pochwalili się testowaną właśnie mobilną aplikacją do dwustronnej komunikacji z mieszkańcami. Inni uczestnicy spotkania również usiłowali dowieść ministrowi, że nie trafił do komputerowego skansenu, co biorąc pod uwagę cyfryzacyjną średnią krajową stanowi raczej wyjątek od reguły. Co czwarty Polak nie miał jeszcze do czynienia z komputerem. Jeżeli chodzi o te kompetencyjne zdolności Polaków, my jesteśmy na pewno poniżej średniej europejskiej, a chcielibyśmy być w czołówce. Ja się nie boję o infrastrukturę, o dostępność, o to, co w najbliższych 2 latach stanie się udziałem każdego z nas potencjalnie, ale mam wrażenie, że ta bariera kompetencyjna dzisiaj jest tą najważniejszą do przełamania. Zwłaszcza u osób, którym przez większość życia towarzyszyła analogowa rzeczywistość, bo o komputerową wiedzę młodych ludzi polityk PO jest spokojny. Młodzież, która oddycha właściwie internetem, to już jest dla nich coś bardzo naturalnego, będzie się wdrażała także w tę część jak gdyby możliwości budowania swojej kariery, która związana jest z kodowaniem, z programowaniem, ze wszystkimi dodatkowymi atrakcjami w sposób bardzo naturalny. Do czego naturalnie minister Halicki i jego resort zamierzają walnie się przyczyniać?